znowu super jakościowa folia 3 i 180. Wersja na Polskę. Przewijana jakaś czy coś. Nie wiadomo z jakiego powodu. Nowa rolka. Powstają gwiazdki podczas druku. W jednych, dwóch miejscach. Prawda? Widoczne tutaj, widoczne tutaj. Tu się nic nie wykrzywia, wszystko jest ok, nagrzewanie. Stół jest odpowiednio nagrzany. Drukarka firmy Maki. Proszę bardzo, w tym miejscu tak samo. Przewijana jakaś coś. Proszę, jak to wygląda. Marka 3M i 180. Polski dystrybutor firma Antalis. Kolejny raz otrzymujemy rolkę z takimi specjalnymi efektami. Rozumiem, że można liczyć na markę 3M właśnie w taki oto sposób. Dystrybutor oczywiście umywa ręce, dzwoniąc informuje, że należy kupić kolejną rolkę. Nie uznaje reklamacji, warunkując to badaniem w firmie 3M. Mają w nosie klienta. Można w nieskończoność kupować rolki folii po ponad 2000 zł i testować. Gdyż klient końcowy po prostu jest testerem materiału firmy 3M. Poprzez dystrybutora takiego jak firma Antalis. To jeszcze było wszędzie, prawda? W jednym miejscu. Wszystko jest sprawne, maszyna jest sprawna. W danym miejscu widać, że ewidentnie, że ta rolka gdzieś albo była przewijana, albo była, nie wiem, jakiś niekompletnie podczas produkcji nie solidnie wykonana, zwinięta czy coś, cokolwiek. W tym miejscu dwa pasy, w tym miejscu pas. Widać to na apli. Może przy jakichś innych projektach byłoby to mniej widoczne. Natomiast to są wady produkcyjne materiału. Najprawdopodobniej to są materiały dostarczane w rynek polski.